Hejka, hejka! Witamy was bardzo serdecznie w nowym vlogu! Jestem Krzysiu, tutaj jest Marta. I dzisiaj witamy was na 100. odcinku vloga. Tak, mamy piękną, równą liczbę dzisiaj. I z tego powodu stworzymy sobie dzisiaj szampana, żeby uczcić tą jakże zacną liczbę 100. I dzisiaj... Trafił w poniedziałek, więc niesamowicie. Mamy nadzieję, że wypijecie nasze zdrowie, chociażby z tobą. Tak. I jednocześnie trafiło nam tutaj 93 tysiące subskrypcji, z czego jesteśmy bardzo dumni, bardzo wam dziękujemy. Tak, więc przy okazji dwa święta jakby. No i brakuje nam tylko 7 tysięcy do przycisku już tak daleko. Może się uda, zapraszamy was do subskrybowania od razu na samym początku. Krzyś tak wymachał tym szampanem, że zaraz będziemy mieć fontannę, bo tak, teraz to teraz. Tak robię? Nie, ja już się spowiem, potrzebuję jakąś poduszkę. Dobrze, będzie dobrze. Czy Krzysiu kiedyś źle otworzył szampana? Aha, zawsze. Kiedy? Ostatnio pierdyknął. Ale to było wtedy, jak tą szybę taką dużo walnęło, nie? No, no, jej! Myśmy rozwalili domki na wodzie. Tak, pierdyknął szampan w szybę, tak. A ta była cała ściana z szyby, nie? Gdy na zlew, mówiłbym, naprawdę wystrzelił to. A my mamy panele wszędzie, więc wiecie jak jest. O nie. Słońce za kamerą. Czekam, na kieliszki. Masz? Masz? No, jestem. O Jezu! Dobra, wolę tego puścić niż żeby... Mycie okien w niedzielę wieczorem. Nie, nie ma nic. Gdzie? Ja jestem ten kurde. I ja. A na oknie nie ma nic. Nie ma? Tylko w butelkach. Wszystkie butelki do mycia. O, Miki. Umyję. Umyjesz? Umyję. Ja bym mu dał spróbować. Ła. No, myślisz, że ludzie nie dają polizać smoczka? Zawsze się dawało polizać smoczka. No ja zawsze dostawałam. A moja mama zawsze mnie podpuszczała. Puść sobie palec. Puść sobie palec. Spróbuj, spróbuj, bo za każdym razem się krzywiam mu kropec. Trochę jestem mokry. No dobrze, no ale... Nie mamy szampanówek, chciałam ostatnio kupić, ale wszystkie było Happy Marriott Day. Słabo wyszło. Ty też. A to zmywarka. Zdrówko. No to nasze i wasze zdrowie. Tak, super, że z nami jesteście. Dzięki. Dobry. Tak, następne na 100 tysięcy. O, to już niedługo. Lub tu. Dobra, to co? Lecimy dalej z vlogiem. O jaki on jest dobry. Jest taki śmieszny, gniotuńcie. Słuchajcie, dzisiaj vlog miał być, znaczy tematyka miała być nieco inna, bo też fajnie zaczęliśmy, ale obiecałam wam, Mikołaj mi się tutaj obudził i się śmieje, ale obiecałam wam na Instagramie, na którego was bardzo serdecznie zapraszam i tutaj dodaję linka, że powiem co nieco odnośnie wczorajszego vloga i kurtyn LEDowych. Otóż słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to bardzo serdecznie go tam zapraszam po obejrzeniu tego filmu. Była taka akcja, że kupowaliśmy te kurtyny LEDowe na własną rękę oczywiście, z Allegro, i ja jak wam kupuję, coś pokazuję, to staram się dodać linka do tej samej aukcji, z której kupowałam, ale mi się śmieje Mikiś tutaj. Dodałam i pan w momencie, jak zaczęliście po prostu wchodzić, kupować tam dla siebie, z 49 zł, za tyle ile ja kupiłam te kurtyny, podniósł na 54, po czym podniósł na 66, teraz to już nawet nie wiem, w jakiej cenie są te kurtyny, i piszecie mi, że ej, sorry, ale to przecież to nie jest ta cena i tak dalej. Ja wchodzę, patrzę, zdziwiona jestem, no nie? Stwierdziliśmy, że no przelujasz po prostu, bo już inaczej nie powiem, bo to ma jakąś tam cenę za te kurtyny, ma tą swoją marżę, jest zadowolony, bo za tyle one są warte, według mnie też swoją drogą. I tu nagle jak mu się robi ruch, to podnosi, wiecie, takie chore. Myślę, myślimy sobie, może trafiliśmy tak do dupy. Poszukałam, żeby były te samiutkie z żabkami, które właściwie potem zauważyłam, jak przeszukiwałam te Allegro, to Allegro, że generalnie są też bez żabek i są tańsze, więc jeżeli ktoś nie potrzebuje tych żabek, to od razu mówię, że
są tańsze alternatywy, dodam też tam link odnośnie tego, o ile dodam, bo słuchajcie dalej. Dajemy drugiego gościa, no nie? Też miał tam po 49 zł te lampki, bo po tyle one chodzą, no nie? Godzinę później patrzymy, on już podnosi cenę, no nie? Ja sobie już sprawdzę, ile teraz sobie życzy za te lampki. Niewiarygodne to jest, powiem wam, bo to jest taki nie w porządku. Wiecie, kupujecie za jakąś cenę i potem robi się taka nieprzyjemna sytuacja, czekajcie. Ten sprzedawca, który dodawałam, już sobie podniósł cenę na 58 zł. Tutaj macie. Z 49, które były wczoraj. Także to jest po prostu niewiarygodne. Za każdym razem jest tak samo. Widzę, że już się kupiło ileś tam tych sztuk i od razu podnoszą kwotę. No trochę lipa. Strasznie nas to zdenerwowało, bo tak jak mówię, zmienialiśmy tam 2 albo 3 razy tą aukcję, po czym dramat jednym słowem. Uważam, że to jest strasznie nie w porządku i wiecie, chcę wam podawać tutaj konkretny link. Wychodzi taka akcja z tego. Ja też robię z gęby dupę, no bo mówię o jakiejś cenie, po czym ta cena, no wiadomo, że te ceny się zmieniają, też nie jestem odpowiedzialna za to, co sprzedawcy robią, no nie? Natomiast chcę wam tutaj podkreślić, że mi się to nie podoba i jest to totalnie w porządku, że jeden kupuje za tą cenę, a drugi 20 zł drożej. Co wiecie, jeżeli na przykład ja bym kupowała, no to już są, tak jak kupowałam 4 sztuki, no nie? To już mam 20 zł drożej, to mam 80 zł drożej, no nie? To już mam praktycznie, czajcie tą akcję. Także nie fajnie, natomiast nie mam na to po prostu wpływu. Jedyną opcją jest taka, że jak już wrzucamy, coś się pokazuje, to kupujcie szybko, zanim sprzedawca sobie po prostu ceny nie naliczy wyższej, bo stwierdzi, że jest popularny po prostu i ludzie zaczęli kupować z niewiadomych przyczyn od niego akurat. Mu Allegro chyba aukcję wypromowało, przecież Allegro tego nie robi, no nie? Dlatego to takie smutne. Wczoraj chodziliśmy do 11, żeśmy zmieniali te aukcje, bo tak żeśmy się denerwowali co chwila. Jeszcze wiecie, patrzymy, czytamy komentarze, bo od was dostałam feedback odnośnie tego, że cena jest inna i z komentarzy po prostu, żeśmy to wiedzieli, no i wchodzimy tam, no i taka akcja, no. No nie Mikiś, no nie fajnie. No Miki też mówi, że nie fajnie. Zrobiłam, słuchajcie, paznokcie. Tak szybko paznokci to ja jeszcze w życiu nie robiłam. Jeszcze są niedokończone, bo tutaj mam jakieś skórki, ale już po prostu nie miałam czasu. Bo ten mały tutaj gremlinos, ten mały kuki tutaj, takie moje ciasteczko. To małe ciasteczko moje po prostu nie dało mi dzisiaj nic zrobić. Jeszcze chcę iść posprzątać garderobę, bo za chwilę chcę nagrywać. Krzyś robi teraz z bramą w ogóle, bo mamy takie ostatnie, wiecie, podmuchy ciepła, bo już wróżą zimę za chwilę. Więc stwierdził, że to ostatni dzwonek, żeby to wszystko zrobić, przekopać. W ogóle tam ma tyle roboty, że hej, co chwilę tutaj przychodzi do mnie. Widzę na twarzy, bo po moim Krzysiu widać strasznie, że jest zmęczony. I od razu ma takie, wiecie, wypieki. Taki normalnie jakby, nie wiem, przebiegł maraton. No... jak Mikołaj mówi, no szkoda, że jesień nam już odeszła, no nie? Ale trzeba zacząć przygotowania do świąt. Już zaczęliśmy, prawda, Mikiś? Miki się cieszy na pierwsze święta? Pokaż, jak się cieszysz. No pokaż, jak się cieszysz. Tak się cieszy. Ojejku. Tak się... No to widzicie, Mikołaj się cieszy na pierwsze święta. Ja też się cieszę na pierwsze święta z tobą, chłopaku. Tyle roboty mam dzisiaj. I totalnie mi się spać nie chce. Jak ja bym... To jest najlepsze. Jak ja bym po prostu była na jego miejscu. Ja bym tak spała, Mikołaj. Jeszcze jest dzisiaj taka pogoda do spania. Zobaczcie to. Po prostu za oknem jedna szaruga. Deszcz pada, kropi po dachu co chwila. Jest tak przyjemnie i tak fajnie by się spało. Naprawdę, Mikołaj. Fajnie by się spało. Spróbuj. Spróbuj, chłopaku. Może mama posprzątać? Kawę sobie pójdę drugą zrobić. A tobie mleczko? Tobie mleczko, mamie kawę? Tak się ugadujemy? Ciasteczko moje? Idziemy robić mleczko? Chłopcyku! A Jezus! Jezus! Mikołaj budzi się, punkt 6. On jest lepszy niż nie jeden kogut, niż każdy budzik, nie? Bo on nie uznaje dżemek, jego się nie da wyłączyć, no nie? Po prostu to Mikołaj już jest... mama już staje na pełne nogi i ona już wie, że tutaj jest Miki w pogotowiu, tata już leci robić butelkę, ja zmieniam pampera, no bo wiadomo, że to wszystko trzeba pieluchę tutaj, bo już jest cała zalana, no nie? No jeszcze na mnie zrobił. Przecież to szybko robimy wszystko. Tata robi, przynosi mi mleko, ja go karmię, w międzyczasie Krzyś robi kawę poranną i słuchajcie, wypijam tą kawę w przeciągu pół godziny. No nie wiem, ta kawa rano tak smakuje, zanim ja, wiecie, go znowu uśpię, bo on idzie spać zaraz po tym jedzeniu, to tak się pobawi, coś tam po gmera, no do godziny maksymalnie
idzie znowu spać na drugą drzemkę, żeby dospać jeszcze po nocy. I ja wtedy idę robić drugą kawę, ale dzisiaj mi się tak wszystko rozlazło, że mama już powinna pić czwartą kawę, a będę piła dopiero drugą, no po prostu dbasz o moje ciśnienie, ewidentnie. Weźmiemy was ze sobą. Telefon zostawię, bo już po prostu brakuje. Mamie, to normalnie razem z ciążą powinna wyrastać trzecia ręka, nie? Jeszcze tak wam przy okazji powiem jedną rzecz. Ponieważ to łóżeczko to jest cud nad Wisłą, nie? To, że ono ma kółka, to, że mogę je odsuwać, to jest taki hit, że po prostu to jest absurd, no nie? Kocham to łóżeczko za tą jego mobilność, bo bym normalnie miała tak porysowane panele, na stówę bym szurała tam i z powrotem łóżeczkiem, bo wiecie, jednak do spania to fajnie jest mieć to łóżeczko blisko, no nie? Przy łóżku, natomiast jak się z niego wstaje, no to tak by się chciało wstać jak człowiek, a nie pełznąć przez pół łóżka, żeby nogami wyjść, no nie? Dziabnęła czekoladkę. Muszę włączyć ten ekspres, no właśnie się. O, udało się. Mleko. Mama już sobie przystawi kawkę. Słuchajcie, pokażę wam teraz super czajnik pod tytułem ręczne mierzenie wody i doprowadzanie jej do idealnej temperatury. Potrzebujemy termometr. Proszę państwa, potrzebujemy czajnik, który sobie odpalamy. Termometr sobie, czekajcie, odpalamy i dajemy na skan. Skan, skan. I jedziemy, moi drodzy, i czekamy, aż czajnik osiągnie, znaczy woda osiągnie idealną temperaturę 40 stopni. Już prawie, już prawie. No, troszeczkę przyspieszył. Mama wie, że ta temperatura musi sięgać tak 42, żeby było idealnie. Pyk, 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 mamy, wyłączamy, wyciągamy. I bierzemy butlę, którą mama zostawiła chwileczkę temu tutaj. I po prostu ją umyjemy, do butli wody nalejemy, mleczkiem zasypiemy. Przyrodne 120. Mierzymy temperaturę ponownie. Mamy idealnie 40, niecałe 41 stopni. Dlatego w tym momencie mamusia jest perfekcyjnie przygotowana. Kawusia się już zrobiła. Mikołaj już marudzi, bo matka zamiast robić to gada. Ale Mikołaj, ja gadam i robię. Nauczyłam się w ogóle robić dwie rzeczy jednocześnie. Kiedyś nastręczało mi to strasznie dużo problemów, żeby wiecie, mówić i robić, nie? Bardzo często zdarzało mi się tak, że po prostu albo robiłam, albo mówiłam. Teraz robię 6 rzeczy na raz, no nie? Skill jak ja nie mogę, no nie? Za to powinno, wiecie, w jakiejś grze, to taki skill to powinien 15 monet zielonych kosztować. Natomiast ja mam to gratis do dziecka. Wow. Dobrze, Miki. Mama się idzie wysikać, bo w sumie jeszcze nie sika od samego rana, także nie biorę was do kibelka, nie przejmujcie się, nie bójcie się, no każdy ma czas, żeby ten... Mikołaj, 3 minuty, 3 sekundy. Tylko nie wysikam.